Moment poznania księdza Karola Wojtyły, wówczas młodego księdza, to czas lata chyba 57 lub 8 rok. Tego nie pamiętam dobrze, natomiast dobrze pamiętam miejsce, to znaczy to mieszkanie, w którym się w tej chwili znajdujemy. Mianowicie moja starsza o parę lat siostra już wówczas była związana z grupą studentów, którzy byli związani z kolei z Ojcem Świętym przyszłym, a wówczas nazywany był on wujkiem, zresztą do końca był nazywany wujkiem. W związku z tym udało mi się spotkać tutaj księdza Wojtyłę, który przyszedł na jedno ze spotkań młodzieżowych, które były zwyczajowe po każdej wycieczce zakończonej, po spływie kajakowym czy po górskiej wycieczce odbywały się tak zwane fajfy, gdzie już wtedy przemienialiśmy się z turystów, obdartych turystów, w eleganckich ludzi i było to spotkanie wyraźnie rozrywkowe, taneczne. Śpiewaliśmy mnóstwo naszych wycieczkowych piosenek, prowadzone były dyskusje. Wujek zwykle przy tej okazji poznawał naszych rodziców, co zresztą się potem też przeradzało w bardzo bliskie kontakty i związki. No i ja jako taka młodsza siostra miałam tę szansę przypatrywania się temu wszystkiemu i poznania wujka. Od samego początku, dlatego, bo po prostu to już trwało w tej grupie od wielu, wielu lat. Zapewne znana jest ta historia, kiedy to określenie się zrodziło na wycieczce w Zakopanem, kiedy grupa młodych dziewcząt zapytała, czy mogłaby nazywać tego młodego księdza wujkiem, ponieważ były to same dziewczyny na wycieczce w Zakopanem, bo tak się złożyło. I ksiądz, młody ksiądz. Ksiądz notabene w cywilnym, turystycznym stroju. Nazywanie go w pociągu, w tłumie ludzi księdzem byłoby niezwykle niezręczne, nie tylko ze względów politycznych wówczas, ale również ze względów wręcz obyczajowych. I jedna z naszych koleżanek, starsza ode mnie akurat trochę, Danusia Rybicka, zapytała, czy mogłyby nazywać go wujkiem. On z wielką radością to przyjął i to już się utrwaliło tak, że o żadnych oporach nie mogło być mowy. To zresztą ma swoją długą historię później. Być może też już opowiedziana jest, mianowicie jak potem zaczynaliśmy mieć wątpliwości w okresach, w chwilach, kiedy coraz to nowe zaszczyty kościelne się pojawiały, szczególnie ten moment nominacji biskupiej. To też historyczna sprawa, ponieważ ta wiadomość przyszła wtedy, kiedy Ojciec Święty Wujek był z grupą naszych kolegów, koleżanek na kajakach. I wtedy, kiedy wrócił po tej nominacji, bo jednak zdecydował, że wróci, od razu oświadczył, że wujek zostaje wujkiem. Potem ponownie ten problem pojawił się, może w znacznie większym wymiarze, po 16 października 1978 roku. Wtedy przeżywaliśmy, no, oczywiście niesamowite chwile. Po naszym telegramie, po liście, po tym, kiedy kilka osób z naszego grona było na inauguracji pontyfikatu, wujek napisał list do środowiska, już wtedy nazywaliśmy się środowiskiem, on użył tego słowa kiedyś w swoich notatkach i tak już zostało. Napisał list, w którym po raz kolejny powtórzył, że wujek pozostaje wujkiem, również środowisko wujka pozostaje, ale wasza, tak pisał, wasza głowa w tym, żeby kontakty, o które łatwo było w Krakowie, na linii Watykan-Kraków były również możliwe. To się potem okazało możliwe, nam się wydawało wtedy to zupełnie niewyobrażalne, to się okazało możliwe dzięki niczemu innemu jak temu, że on sam zadecydował, że te kontakty są możliwe, że mogliśmy go odwiedzać, że mogliśmy korespondować i wszystkie listy niezmiennie zawsze podpisywał wujek, chyba że liczył się z tym, że ten list służy do jakichś celów bardziej oficjalnych, na przykład błogosławieństwo na ślub, powiedzmy, naszych dzieci, podpisał wtedy już Jan Paweł II, ale liczył się z tym, że to zostanie odczytane po prostu w kościele.
Natomiast wszystkie listy były podpisywane wujek. Wujek widział wszystko, co miał widzieć, wiedział. Jak po latach się okazało, bardzo się modlił. I oczywiście odbyły się te zasadnicze rozmowy różne. On bardzo głęboko te decyzje wszystkie przyjmował, bardzo się nimi interesował, podejmował dyskusje. No, tak się stało, że ja akurat byłam stosunkowo młoda jak na ten krok w owym czasie, w tamtych czasach, miałam 20 lat, byłam po pierwszym roku studiów. W związku z tym to oczywiście budziło jego pewne, nie powiem zastrzeżenia, bo mojego męża znał znacznie wcześniej niż mnie, więc w ogóle nie było w tym rzecz. Tylko że jak to będzie życiowo, skoro to są studia, zadawał różne trudne pytania. Na te pytania trzeba było odpowiadać. Już teraz znowu widzę, że te odpowiedzi były dosyć beztroskie, ale jakoś szczęśliwie, myślę, że właśnie z pomocą jego i z modlitwami to wszystko się potoczyło tak, jak się potoczyło. Także jak powiadam, to nie było coś takiego, że myśmy się specjalnie jakoś tam umawiali i ten, tylko po prostu on to miał wszystko przed oczami, on brał w tym udział, to było naturalne. Była tylko kwestia ustalenia potem terminu, tak żeby dla wszystkich był dobry. I potem tak zawsze było w życiu, to znaczy jak się rodziły dzieci, to nie wchodziło w grę, żeby ktoś inny mógł je ochrzcić. On był pierwszą osobą, która wiedziała o tym, że się dziecko nasze właśnie już urodziło. I myślę, że każdego z tej naszej grupy. I potem tylko czekaliśmy na telefon, kiedy ma być chrzest. I to było tak, że w wypadku naszego najstarszego syna, było to strasznie dawno temu, był telefon w czwartek, że w sobotę jest chrzest. No, muszę powiedzieć, że to było wyzwanie dosyć organizacyjne, trudne. Niemniej do tego jeszcze była taka dopowiedź, że w sobotę będzie chrzest, bo ksiądz biskup wtedy ma czas, dzwonił do nas ksiądz Stanisław Dziwisz w tej sprawie, ale na spotkanie rodzinne będzie miał czas w niedzielę. To wszystko było przewidziane, bo on wiedział, że jak jest chrzest, to nie tylko trzeba się spotkać w kościele, udzielić sakramentu, tylko trzeba się spotkać z rodziną. I wobec tego myśmy to tak zorganizowali, że chrzest był w sobotę, spotkanie było w niedzielę. Tym bardziej, że on znał doskonale rodzinę mojego męża, nawet znacznie dłużej niż moją rodzinę. Więc to było takie oczywiste, że musimy się z tej okazji spotkać. I tak było ze wszystkim. Po prostu to były tak naturalne rzeczy, że w ogóle nikt nie wyobrażał sobie, że mogłoby być inaczej. Do tego przywiązałam wielką wagę. Pamiętam, że jak byliśmy po raz pierwszy w Rzymie w 1979 roku, zadał mi wtedy natychmiast, w czasie pierwszego spotkania, zadał mi pytanie, które spowodowało zdecydowany zwrot w moim życiu, bo zapytał, czy już skończyłam doktorat. To oznaczało, że on wiedział dobrze, że ja go robię i że on mi idzie dość powoli. No i to był ten moment, w którym jak wróciłam, to już wtedy postawiłam tylko na jedno, że oto muszę to skończyć. Rzeczywiście za 2 lata skończyłam. Także on miał takie właśnie bardzo wyraźne to zainteresowanie sprawami naszymi, rodzinnymi i zawodowymi, tak bym powiedziała. Msza święta się odbywała oczywiście w warunkach polowych, leśnych, w tym okresie, kiedy myśmy jeździli. No, czy to na odwróconym kajaku, czy na kawałku deski. To były te warunki niezwykłe, natomiast wszystko inne, co dotyczyło mszy świętej, było z najwyższą starannością robione, to znaczy wujek nosił, woził ze sobą wszystkie do mszy świętej przedmioty konieczne i potrzebne, łącznie ze strojem pełni liturgicznym. Miał oczywiście kamień z relikwiami, który był w owym czasie nieodzownym elementem mszy świętej. Mszy święte były z reguły rano, bowiem obowiązywał wtedy post eucharystyczny, byliśmy w czasach jeszcze przedsoborowych, czyli to wszystko było rano, na czczo i były krótkie rozważania, to nie były kazania, to były krótkie rozważania, właśnie takie głośne myślenie, poważne, ale druga część rozważań kontynuowana bywała, nie zawsze i niecodziennie, podczas wieczornych ognisk. To było takie domknięcie dnia. Początkiem dnia była msza święta, potem było, prawda, śniadanie, potem było płynięcie czy marsz i wieczorem po kolacji było ognisko. Śpiewaliśmy najróżniejsze pieśni, oczywiście w czasie mszy świętej religijne. Bardzo lubił majowe.
Maryjne. To była dwutygodniowa wycieczka w sierpniu roku 60. Ona wtedy, wtedyśmy mieli takie dwie doliny, dolinę Smereku, jednej z rzek w Bieszczadach i dolinę Wetliny, a oprócz tego na końcu szliśmy pasmem Otrytu. To była chyba pierwsza wyprawa, której postanowiliśmy zastosować system bazowy, znaczy taki, że nie co dzień szliśmy z tymi pełnymi właśnie ciężkimi plecakami, tylko rozkładaliśmy biwak na kilka dni. W tym biwaku zostawały 2-3 osoby, pilnować go, a grupa już nieobciążona plecakami szła na taką jednodniową wycieczkę. Ten system bardzo, bardzo się dobrze sprawdził. O, piękne lato. No i tutaj zdarzyła się rzecz zupełnie spektakularna, którą muszę opowiedzieć, bo nie tylko dlatego, że ja ją kocham, ale też dlatego, że wiem, że wujek do niej lubił bardzo często wracać i właściwie zawsze prosił, żeby to ponownie opowiedzieć. Pewnego dnia sierpniowego, długie lata nie pamiętaliśmy, kiedy to było, potem wujek to rozszyfrował, kiedy to było. To było 25 sierpnia. Otóż wyszliśmy na jednodniową wycieczkę, bardzo zresztą rano, powoli się zwlekając, jakoś tak leniwie, po mszy świętej, śniadanie i wyszliśmy koło godziny 12, co w ogóle było no, nieprzyzwoite jak na takie turystyczne, poważne działania. Ale wycieczka miała być krótka, 8-godzinna, mieliśmy na 8 być w domu z powrotem, mieliśmy po jakiejś tam jednej kanapce, po małej ilości picia i to wszystko. Wycieczka była piękna, szło się wspaniale, niemniej pod wieczór okazało się, że nie bardzo wiadomo, czy idziemy właściwą drogą, a w szczególności, czy idziemy w właściwym kierunku. Trzeba powiedzieć, że Bieszczady były dzikie, były nieznakowane, nie było dróg, chodziliśmy z mapami typu takich wojskowych map setek, gdzie po prostu chłopcy się orientowali no, na azymut, jak iść. Lasy były gęste. No i okazało się, krótko mówiąc, że błądzimy, że to nie jest już jakiś przypadek, tylko że to jest poważne zabłądzenie i że nie bardzo możemy złapać orientację. No i wtedy wujek koło powiedzmy 11 w nocy stwierdził, że już nie ma co dalej szukać, bo to jest już błędne koło. Trzeba rozpalić ognisko, przy ognisku spędzić noc w cieple i w świetle i rano, kiedy zaświta, trzeba się zorientować w terenie i zacząć wracać. Oczywiście można sobie wyobrazić, jak ci, którzy zostali w obozie, się czuli. Tam wtedy zresztą została się akurat moja siostra, więc przykro mi było, że tutaj jest jakieś napięcie nerwowe. Chłopcy rozpalili ognisko z dużą trudnością, niemniej udało się i była umowa taka, że no, dziewczęta mogą sobie podrzemać, natomiast chłopcy będą pilnować ogniska. Potem się okazało, że tak naprawdę to ogniska pilnował sam wujek, ponieważ był w trudnej sytuacji, mianowicie miał nieodmówiony brewiarz tego dnia i w związku z tym przy tym ognisku, światełku ogniska modlił się na brewiarzu. To zresztą właśnie potem spowodowało fakt, że on pamiętał, jaka to data była po latach. Mianowicie modlitwy brewiarzowe były to modlitwy na Wigilię Dnia Matki Boskiej Częstochowskiej, o czym powiedział nam parę lat temu, parę lat przed śmiercią, przypomniał, że to wtedy było. Myśmy tego nie pamiętali, że to był taki dzień. Tak więc czuwał. Na zmianę chłopcy też czuwali, dorzucali ognia, tak żeby to ognisko cały czas się paliło. Rano Piotr Malecki, czyli mój przyszły mąż, wydrapał się na drzewo i z drzewa zorientował nas w terenie, zorientował, gdzie jesteśmy, nad jaką rzeką, w którą stronę ta rzeka płynie i w którą stronę byśmy powinni wobec tego iść. Ustaliliśmy, że idziemy rzeką po prostu, żeby już żadnych kombinacji, żadnych pomysłów na skróty czy nie na skróty. Rzeką doszliśmy no, na południe. Na południe znękani, zmęczeni, głodni, spragnieni. Wielka była radość oczywiście. Pierwsza rzecz, jaka nastąpiła, to znów oczywiście msza święta, ponieważ był post eucharystyczny, więc nie było możliwości inaczej. Druga rzecz, jaka nastąpiła, to że wujek nam udzielił dyspensy, ponieważ z poprzedniego dnia zostały ugotowane rzeczy czwartkowe, a to był piątek, więc udzielił nam dyspensy, żebyśmy w piątek te dania zjedli, bo szkoda było marnować. No potem były niekończące się opowiadania, radość.
No i to było oczywiście takie przeżycie bardzo mocne, a szczególnie dlatego o nim mówię, że potem pamiętam wielokrotnie, jak wujek do tego wracał i właściwie prosił o to, żeby opowiadać i tak troszeczkę się z tego naigrywał z nas, że tacyśmy byli turyści, żeśmy tak pobłądzili i tak musieliśmy skończyć marnie. Pamiętam dokładnie, to były oczywiście czasy komunistyczne, w związku z tym wiadomość o tym nieprawdopodobnym wydarzeniu nadeszła od przyjaciół, którzy akurat mieli otwarte Radio Watykańskie i usłyszeli tę wiadomość, a równocześnie nasze dzieci, nasi chłopcy byli na mszy świętej w Mariackim, ona była wtedy 7:15, nie 6:30, gdzie ksiądz Fidelus, obecny proboszcz, a wówczas wikary, dał znać, że wysłuchał taką wiadomość. Tam, nawiasem mówiąc, siostry w zakrystii uznały, że to jest jakaś bujda i w ogóle nie przywiązywały do tego wagi, no ale dzieci przyszły i to mówiły, a myśmy już to wiedzieli od przyjaciół. No jak wiadomo, news do jakichś dzienników telewizyjnych przyszedł bardzo późno. No i to oczywiście było nieprawdopodobne. Znowu powiem szczerze, może świadczy to o mojej małej przewidywalności, dla mnie to było szalone zaskoczenie. Nie mogę powiedzieć, że przewidywałam, mimo że to teraz różne rzeczy ludzie opowiadają, że już wiedzieli, że przewidywali, że to. Widocznie ja nie umiałam docenić jeszcze tej osobowości na tyle. Za mało wiedziałam, żeby dla mnie to było rzeczą jakąś łatwą do przyjęcia. No, uczucia były oczywiście dwa. Najpierw pierwsze, naturalne, to smutku, że tracimy wujka. A potem takie uczucie jakiejś takiej wielkości niesamowitej, co się zdarzyło w historii naszego kraju. I w ogóle no, to było zupełnie niesłychane zdarzenie. To był czas, kiedy pół roku wcześniej kardynał Wojtyła zamówił u Henryka Mikołaja Góreckiego, wybitnego polskiego kompozytora, utwór na uczczenie rocznicy Stanisławowskiej, który miał być napisany w związku ze świętym Stanisławem na maj 79 roku. No myśmy się znali z racji moich spraw zawodowych z państwem Góreckimi. W nocy koło 11 chyba, bo wcześniej nie mógł dostać połączenia, to było, prawda, przez pocztę łączenie, zadzwonił oszalały zupełnie z wrażenia. Co on teraz właściwie ma zrobić? Jaki utwór on ma pisać? O kim to ma być utwór? Czy to ma być o świętym Stanisławie, czy to może ma być o Karolu Wojtyle? Co on ma w ogóle zrobić? No więc ta euforia nas też ogarnęła. Postanowił przyjechać do Krakowa, bo ustalił, że musi się nasycić Krakowem, że on musi być teraz tutaj. Był kilka dni, no i chodził z problemem bardzo długo. Bardzo długo nie mógł znaleźć, wiedział, że musi napisać oratorium, że to musi być jakimś tekstem religijnym, tylko nie umiał klucza znaleźć zupełnie. No i później długo nie mógł zdecydować się, jaki tekst. W pewnym momencie my w przypływie przyjaźni, mój mąż podarował mu, rozstaliśmy się z tym, podarował mu swój mszał rzymski, który miał w prezencie od wujka. Z czasów, kiedy msze święte były recytowane po łacinie i to były te mszały, gdzie po lewej stronie był tekst łaciński, po prawej polski. On jako ministrant należał mu się taki prezent, ale postanowił go podarować Góreckiemu i Górecki twierdzi, że dzięki temu mszałowi, on przywiązuje wagę do takich pewnych zdarzeń mistycznych, wpadł na trop napisania psalmu, opartego na zresztą trzech tekstach z trzech różnych psalmów, ale pod znamiennym tytułem Beatus Vir, Błogosławiony Mąż. No i ten tytuł oczywiście rozstrzygnął to, że ten utwór jest uniwersalny, to znaczy nikt nie pyta, czy on jest o świętym Stanisławie, czy on jest o Janie Pawle II. No i potem w 79 roku w czerwcu doszło tutaj do prawykonania w kościele Franciszkanów pod jego dyrekcją. Niezwykłe przeżycie, w obecności papieża to się odbyło. No, wszystko to przerosło nasze wszelkie oczekiwanie, ponieważ myśmy tam wylądowali w dzień przed Wigilią, późnym wieczorem i od razu nas przywitali ci, co już wcześniej byli, że jutro rano, skoro świt, idziemy na mszę świętą do wujka. No i tak też się stało, była to Wigilia, wobec tego rano był tylko opłatek po mszy świętej, pierwsze spotkanie, pierwsze rozmowy, pierwsze
myśmy prezenty jakieś wręczali. Ja zawsze woziłam tam jakiś placek. I zawsze starałam się wieźć taki placek, który się dobrze trzyma, który się nie psuje, bo to potem były też letnie podróże. I to był taki właśnie placek, który pamiętam do dziś, że zawsze ten sam woziłam i zawsze spotykał się z aprobatą. Myślę, że więcej ta aprobata wynikała z życzliwości wujka niż z jakości placka, ale tak to było. No i potem okazało się, że w pierwsze święto po południu mamy być na takim kolędowaniu wspólnym, które przerodziło się w wielką gwiazdkę. Pod choinką zastaliśmy ogromne ilości prezentów, które zresztą były do losowania. One nie były przeznaczone na konkretnie, tylko były do losowania. Po tym długim śpiewaniu kolęd niezliczonej ilości była wspaniała kolacja. To był jeden wieczór. Drugie święto wujek odjeżdżał do Castel Gandolfo, jak zwykle na wypoczynek. No i znów niespodzianka, zaproszono nas, żebyśmy tam się pojawili. Tam po raz pierwszy zwiedziliśmy ogrody w Castel Gandolfo, pałac Castel Gandolfo. Po raz pierwszy zetknęliśmy się z tą słynną kaplicą, która w ołtarzu głównym ma Matkę Boską Częstochowską, a na ścianach obrazy z historii Polski, o czym wszystkim nie wiedzieliśmy. Tutaj wspaniałym przewodnikiem był ksiądz kardynał obecny Dziwisz, który nam to wszystko opowiadał, że to z czasów Piusa XI te wszystkie rzeczy, ponieważ on był wcześniej nuncjuszem apostolskim w Polsce. No, lekcja historii nieprawdopodobna, potem znowu kolacja, długie, długie, długie rozmowy. W tym okresie wspaniałe opowieści Ojca Świętego o podróżach, o kulturach krajów, które odwiedza, o językach, o jego nauce języków. Jak w pewnym momencie my tak zapytaliśmy się, ile można tych języków w końcu znać. Tym bardziej, że byliśmy, którymś razem było tak, że w tym samym okresie w Castel Gandolfo Ojciec Święty pobierał lekcję języka litewskiego. To było tuż przed pielgrzymką na Litwę. Więc tu wtedy nasze takie zdumienie, kolejny język. A na to Ojciec Święty odpowiedział któregoś razu, nie, jak się zna podstawy gramatyki generatywnej, to każdy język już potem przychodzi łatwo. No więc taki miał stosunek do języków, co zresztą widzieliśmy w akcji, kiedy przemawiał w tak ogromnej ilości języków. Także rozmowy też o Kościele Polskim, zwykłe opowieści o ludziach wspólnie znajomych, o księżach, dowcipy, śmieszne opowieści, trudne opowieści, smutne opowieści. No, korespondencja była od tego na przykład, że informowaliśmy tam o wszystkim. On przeżywał bardzo korespondencję i jakiekolwiek mieliśmy, czy radości, czy smutki, wszystko wiedział, wszystko obmadlał i wracał do tych problemów w rozmowach, w korespondencji. Że był absolutnie na bieżąco we wszystkich naszych rodzinnych sprawach. I nie tylko rodzinnych, życiowych, zawodowych. A jeszcze jeden taki nurt rozmów to były sprawy zawodowe. Bardzo wyraźnie się interesował. Pamiętam, jak przy którejś pielgrzymce tak się stało, że to było po mojej pracy habilitacyjnej, czyli książce, którą opublikowałam. No, oczywiście w sposób bezczelny zawiozłam tę książkę. No, niby z jednej strony głupio mi była, z drugiej strony wiedziałam, że wujek się interesuje tym, więc dlaczego nie. No i na drugi dzień już była dyskusja o książce, ponieważ wziął ją ze sobą, że tak powiem, na górę, czyli do miejsca, gdzie czytywał, i już były reakcje. Mąż zawiózł, może innym razem, w instytucie wydawano taki roczny raport o tym, co się dzieje, jakie prace powstają, jakie eksperymenty są robione. No też natychmiast potem była reakcja. Już zapytywał, już pytał o ludzi, już pytał o sprawy, o tematykę, o eksperymenty te właśnie jego za granicą prowadzone. Także to było wyraźne pole. No oczywiście z chłopcami też były rozmowy o szkole, o ich zainteresowaniach, o studiach. No też były śmieszne rozmowy. Pamiętam, jak w którymś momencie naszego Pawła, ja wiem, może miał naście lat, zapytał przy jakiejś okazji, słuchaj Paweł, a czy u was to jeszcze się mówi czasem do kogoś ty klarnecie? No więc wszyscyśmy za nie mówili. Akurat już teraz chyba się nie używa tego ty klarnecie. W każdym razie takie zapytania, takie rozmowy. Ostatni raz, kiedy byliśmy w 2002 roku, byliśmy z jedną z naszych wnuczek, Kasią.
do której oczywiście znowu wujek odnosił się ze specjalną czułością. No i znów incydent taki śmieszny. Wujek widział, że ona dość z apetytem zajada. No i zapytał się, no tak do mnie mówi, to co, to Kasia ma dobry apetyt? Ja mówię, raczej tak, nie możemy narzekać. Mówi, Kasiu, a co ty lubisz najbardziej do jedzenia? No ona miała wtedy lat 5 czy 6, mówi, no pierogi ruskie. No i już wieczorem na kolację były pierogi ruskie i no wielka radość, bo Kasia miała pierogi ruskie, a wujka to też cieszyło niesamowicie. Także takie były tematy. No pod koniec też, bo to się powtarzało w relacjach naszych przyjaciół i nam się to zdarzyło. Tak wujek chciał tych wspomnień i tak chciał wrócić do przeszłości, że zaczynał po kolacji przy stole podśpiewywać stare nasze piosenki. I to się przerodziło, jedna z naszych kolacji przerodziła się w takie małe ognisko, gdzie siedzieliśmy i po prostu śpiewaliśmy stare, różne piosenki, czasem on solówki, czasem my, czasem razem. Było przeurocze zupełnie. No, wszyscy go pamiętamy, to było coś przerażającego zupełnie, bo się nam wydawało, że świat się kończy. No, pierwsza reakcja, to była reakcja niekoniecznie nasza, ale w ogóle w Krakowie, no wszyscyśmy się skupili w kościoła po prostu. Poszli do świętej Anny chyba i tam na modlitwie spędziliśmy ten czas oczekiwania. Znowu nie było szybko informacji, co się dzieje dalej, prawda? To było przerażające. No właściwie to się nam grunt pod nogami prawie walił, prawda? No potem za jakiś czas dochodziły coraz to bardziej pocieszające wiadomości. To był 13 maj. My zawsze w okolicy urodzin, czyli w okolicy 18, mamy taką naszą wspólną pielgrzymkę do Kalwarii, intencji Ojca Świętego. Tak też się stało właśnie w tamtym roku. Mieliśmy zresztą dylemat, bo dokładnie tego samego dnia był ten słynny Biały Marsz w Krakowie, gdzie no część naszych dzieci przynajmniej chciała być. Ja pamiętam, że jeden z naszych synów wtedy nie pojechał do Kalwarii z nami, tylko tutaj brał udział w Białym Marszu. To było nieprawdopodobne też wydarzenie. No myśmy byli w Kalwarii i tam właśnie modliliśmy się o przywrócenie zdrowia i sił papieżowi. I wtedy ktoś taszczył ze sobą jakieś takie radio na baterię i o 12 odparliśmy. I okazało się, że to słynne zdarzenie, że Ojciec Święty przemówił z kliniki Gemelli ledwie słyszalnym głosem i to było to słynne, prawda, że przebacza swemu bratu, który ten zamach zrobił. Także to były no, straszne chwile właściwie. Myśmy planowali nawet w 81 ponownie taką wyprawę tam zrobić, wspólną, dużą, ale oczywiście odstąpiliśmy od tych planów, to nie było możliwe. No właśnie wtedy się odbyła taka zasadnicza rozmowa no, natury historycznej, polskiej. W ostatnim dniu naszego tam pobytu zawsze tak było, że zawsze się mówiło, że się następne tam któregoś dnia rano wyjeżdża. To zawsze oni mówili, ale nie wyjeżdżajcie za wcześnie, żebyście jeszcze byli na mszy świętej na śniadaniu. I zawsze to śniadanie się przedłużało, to ostatnie. I właśnie wtedy wujek zadał nam pytanie, które nam się wydawało irracjonalne, bo zadał takie pytanie, czy uważamy, że Polska jest gotowa do sytuacji, w której, jak on to powiedział, załóżmy, że zwycięża Wałęsa. No, dla nas takie postawienie sprawy było absolutnie nie do wyobrażenia. No ale zaczęliśmy się tam jakoś zwijać i wymyślać, że no są ludzie, to znaczy, że z tego kręgu opozycji, z tego kręgu solidarnościowego prawdopodobnie dałoby się wyłonić jakichś ludzi, którzy by tę politykę mogli robić. Ale wtedy on miał taką dłuższą wypowiedź, która no znów przerosła nas. To znaczy, myśmy nie docenili tego, że on prawdopodobnie wiedzą znacznie więcej niż my. A poza tym, no, będąc przewidywalnym, przewidującym człowiekiem, wyobraził sobie pewne takie możliwe rozwiązania i no, za rok
to się zdarzyło, więc to nie było takie całkiem od rzeczy. No jak pamiętamy wszyscy, to było to słynne bierzmowanie narodu. To był ostatni dzień pielgrzymki pierwszej, która była no, epokowa. No i tu było to słynne kazanie, znaczy to w Warszawie było niech wstąpi duch twój, a tu było to kazanie, czy można naród rozumieć bez Boga i tak dalej. I to bierzmowanie dziejów, bądźcie mocni, was umacniam i tak dalej. Tak się stało, że myśmy byli oddzielnie na tej mszy świętej. Ja byłam jednym z synów i chyba z moim ojcem, mama się marnie czuła, nie była, a mój mąż zwykle miał taki przywilej, niezwykły zupełnie. To się wówczas nazywało, że bardzo pomaga. Wtedy to była pomoc, a potem to już zaczęła być bardziej przyjemność. Mianowicie zawsze pracował w kurii w okresach pobytu Ojca Świętego. To się wiązało z różnymi przyjemnymi okolicznościami. Także on obserwował te błonia z dala, dlatego że miał służbowe obowiązki, do których musiał szybko wracać potem do kurii. Oczywiście słyszał to kazanie. Ja muszę powiedzieć, że nie jestem łatwo wzruszalna, wzruszająca się, ale no... Łzy mi ciekły zupełnym ciurkiem. Syn, który był ze mną, nie bardzo rozumiał, o co chodzi. Przyszłam do domu i oświadczyłam, że na tych błoniach coś się zdarzyło, tylko ja nie wiem co. Że ja że wracam do domu z poczuciem, że byłam świadkiem jakiegoś cudu, tylko nie wiem, czego on ma dotyczyć. Ja miałam poczucie fizyczne, że coś nadzwyczajnego się zdarzyło, że to jest jakieś właśnie proroctwo, profetyczne jakaś sytuacja, tylko nie wiem o co. O co szło? No i znów rok czekałam i się pierwsze strajki zaczęły i zaczęło się okazywać, o co to chodziło, jak nas umocnił, co z nami zrobił i jak potem się dalsze losy potoczyły. Także za prawdziwość tego, co teraz mówię, ręczę. Nie jestem osobą, która tworzy mity czy legendy post factum. To zresztą już dałam parę razy dowód w tej mojej wypowiedzi. Natomiast to było moje realne doświadczenie po prostu, jakieś zupełnie z jednej strony irracjonalne, a z drugiej strony właśnie kompletnie realne. Mocne słowa, mocne nauczanie, trudne dla nas wszystkich przecież i takie powiedziałabym trochę no, z pasją przekazywane, bez ogródek, bez taryfy ulgowej, twardo, tak, no myślę, że wtedy Ojciec Święty to jedyny raz w całym tym moim życiu i obserwowaniu Jego osoby czułam takie chwile, w których jest podenerwowany. Wtedy jak gdyby takie odniosłam wrażenie, jak gdyby On nie całkiem był zadowolony z tego, co myśmy z tą wolnością zrobili. Tak bym to określiła, bo On nam pomógł wyjść na wolność, no i potem patrzył, co my z tym robimy. Myślę, że myśmy to nie najlepiej. Ten element słabnięcia fizycznegośmy odbierali, natomiast intelektualny, umysłowy był zawsze niesłychanie otwarty, a pamięć miał zupełnie nieprawdopodobną. Wszystko pamiętam. Nasz ostatni list mamy z zimy, z lutego chyba. Nasi niektórzy przyjaciele mają listy z podpisane jeszcze wujek drżącą ręką parę dni przed śmiercią. Ale my akurat tak się stało, mieliśmy taki powód do korespondowania w lutym. No w pełni oczywiście sił całkowicie. Wspaniałe, zresztą bardzo ważne rzeczy tam były rozważane. Nie no, cóż tu w ogóle o tym mówić, no to było straszne. Godzina po godzinie, minuta po minucie śledziliśmy media oczywiście, które akurat na tę okoliczność były wspaniałe, wyjątkowe. Wie pan, dla nas to wujek był, no w moim przypadku to był trzecią osobą po mamie i po tacie. Ale mam przyjaciół, którzy twierdzą nawet, że czasem dla niektórych z nich był osobą bliższą niż ojciec czy matka, jeśli tam na przykład relacje w rodzinie były najlepsze. Więc co to mówić? No? To było straszne, po prostu przerażające. Byliśmy oczywiście na pogrzebie. To było też niesamowite przeżycie. No, nawet był taki moment, że chciano koniecznie, żebyśmy w mediach na te wszystkie tematy mówili. Początkowo ja się wzdragałam, a potem w końcu się zdecydowałam.
bo doszłam do wniosku, że cóż, ja będę egoistycznie odmawiać mówienia, a tu trzeba właśnie ludziom opowiadać, jaki to jest człowiek, prawda? No i jakieś takie rozmowy na żywo w Radiu Kraków, jakieś tam wypowiedzi. Może to nawet nam dobrze, mnie dobrze robiło, że właśnie mogłam na chwilę o nim mówić w tym najlepszym, jeszcze z tego najlepszego czasu wspominać, ale to straszne. No to było ekstremalne wydarzenie, przecież ten pogrzeb, te miliony ludzi, to znaczy to z historycznego punktu widzenia, to nie wiem, czy to nie można porównać do czasów Chrystusa, bo takich zgromadzeń, tego typu przeżyć, uniesień, transów religijnych, to nie ma, nie było w historii. No potem to zamykające się Pismo Święte, to tchnienie Ducha Świętego. Tak nawiasem mówiąc, teraz akurat jesteśmy na etapie w zespole synodalnym i studiujemy nauczanie Ojca Świętego dotyczące Ducha Świętego. Dlatego, bo to nauczanie o Duchu Świętym jest dość zaniedbane we współczesnym Kościele katolickim. Mówi się o Bogu, o Ojcu, a strasznie mało o Duchu Świętym, a to okazuje się cały wielki splot wypowiedzi na audiencjach papieża w roku 90. latach. No właściwie wszystko jest powiedziane. To, że wiatr wieje, kiedy chce, że to cała ta scena z pogrzebu, to właściwie jest wcześniej opisana już w tych scenach z Duchem Świętym i w Piśmie Świętym i w interpretacjach papieskich potem tego nauczania o Duchu Świętym. Także dla mnie to jest no, po prostu oczywistość. Budząc się rano, zawsze słyszeliśmy takie stuk, stuk, stuk nad nami. I mój mąż mówi, wiesz co to chyba Ojciec Święty chodzi, widocznie ma pokój nad nami, chodzi, słychać to stukanie. Zawsze miał te bordowe buty takie stukające. No i nic oczywiścieśmy nie powiedzieli. Któregoś razu Ojciec Święty mówi, czy ja wam rano nie przeszkadzam? No więc my zdziwieni, o co chodzi. Bo wiecie, ja zawsze rano idę na drugą stronę mojego pokoju, do okna i oglądam wschód słońca nad górą Monte Cavo. No więc to po prostu było coś takiego, co Weigla zachwyciło i on tym zakończył książkę. Bo to było takie pokazanie, jak ten papież, jakie on miał proste zachcianki. O, rano chciał zobaczyć wschód słońca na Monte Cavo i kępował się, że nam przeszkadza.